Siemanko, z tej strony Feder Fanatics. Jesteśmy dzisiaj na zbiorniku Śródlesie. Przyjechałem na zaproszenie Waldka. Jesteśmy we dwójkę, wędkujemy sobie, trenujemy. Polujemy na wielkie leszcze. I tyle. Zbiornik jest świetny, a jesteśmy obok Opola i walczymy. Wędki wstawione, zanęcone. Zobaczymy, co tu się będzie dzisiaj działo, nie? I tradycyjnie pogoda nas nie rozpieszcza. Rano przymrozek, wszystko dookoła białe. Tak. Także jak zwykle trzeba będzie się z rybami męczyć. I przygoda była jeszcze, żeśmy musieli sobie buturować. Jeszcze musieliśmy drzewo jedna gałęzie łamać, bo tak. Wykrot się zrobił i była droga nieprzyjezdna. I to nie za sprawą bobrów, tak. Których tutaj jest naprawdę przy tym zbiorniku dużo, nie? Ogólnie tu wokół dużo wody widziałem, jak jechałem. Fajne rejony. No ale jest chłodno dzisiaj, powiem ci. No jednak temperatura jeszcze niska jest, jakby nie było, jest godzina 9:20. Zaczynamy tutaj coś podrzucać. Działać. Wiadomo, jak o tej porze roku na każdym łowisku trzeba swoje wyczekać, zobaczymy tak. Czy cokolwiek, jak ryby zareagują na ten nocny jednak spadek temperatury. Na razie dystans bliziuteńki, 45 metrów. Dla ciebie bliżuteńki. Ale jak nic się nie będzie działo, no to rozkipujemy i będziemy. Tutaj jest pole manewru, także można i wskoczyć. Zresztą nie muszę, tylko odepnę klipa i już będzie na 60. Z tyłu mam jedną wędkę, tam mam chyba na 80 zaklipowaną, także gdyby coś, można spróbować na 80, na 80. Nie? No to Waldi ma rybkę. Pierwsza rybka. Zobaczcie. Pierwsza rybka jakaś. Na pewno nie będzie za duża. Ale od czegoś trzeba zacząć. Tak. No to teraz ja muszę. Nie wiem, może by na pączki lepiej brała dzisiaj jak przy czwartku. No właśnie, ja muszę wziąć zjeść swojego, bo dzisiaj tłusty czwartek. Kupiłem pączki po jednym nam. I co, Waldi? No wiesz, no ciężko tu je wyczuć. No jest tam rybka jakaś. Okej. Okay. Na pewno to nie jest z tych ryb, które ja uważam, że są ryby. Podchodzi pod dzielsko, to mamy okonia pewnie, tak? To masz okonia, ale wow, jaki okoń, kolego. Okoń. To jest okuń. No takiego miałem też wtedy na zawodach właśnie, takiego okonia. Ale ładny, no. Ładny, 30-taczek. Ja, masz tu miareczkę. Ten jest troszkę mniejszy, tamtego miałem 38. Ale ten też widać niczego sobie. Zobacz, ile on ma ciekawości. No ten jest mniejszy, ten ma 31,5. Ale widać, że jest piękny. Przetarłem, nie? Pokaż go. Naładowany. Ale fajny. Piękny garbusek. Zobaczcie, jaki garbusek. No 31,5 to już jest troszkę o konia. No to gratulacje, to nie masz zera, elegancko. No, zera nie ma. Nie ma zera. Oby więcej takich. Tak. Piękny okoń. Poszedł. O. W formie elegancko. Super. I próbujemy dalej. Może będą leszki. A może ci tam okonie weszły, wiesz? Nie wiem, wtedy miałem też tylko jednego, nie? Ja tam bym się nie obraził. Stado okonia, takiego jak ten. No, aby w ogóle coś brało. Tak. Stado nieważne czego. No. Nawet bez brania, kurde, masz rybę. Nie, zluzowało, nie? Ale... Ile ja będę czekał na swoją rybę? Dlaczego ty łowisz rybę, ja nie łowię? Waldek! Chyba teraz w końcu leś już się zamykał. Okej, okay, dobra, łap, żartuję oczywiście, łap jak najwięcej. Pokaż tu to ugięcie tej kurde sfery magicznej.
ładnie kopie. Kopie mówisz? Ta, lubisz jak kopie, nie? Ja też lubię jak kopie. Ja też to lubię. Jak kopie to już mówię, leszcz. Coś ładniejszego, nie? Jakaś dwójeczka chociaż? Waldi? Po kiju teoretycznie może mieć. Może mieć, nie? Wszyscy mówią, żeby dołem ciągać. Rozładowała się bateria, ale zobaczcie jaki okoń. Ale to niestety, nie leszcz. Drugi. Niestety. No ale kopał, tak? Tak fajnie kopał. ale ten to już przesadziłeś, pewnie trochę. Ale to jest tylko okonek. Jaki okonek? Weź go pokaż. Czekaj, bo muszę go inaczej odłożyć go. Taki okonek. Pokaż go tutaj, zrobimy zdjęcie zaraz. O, piękny. Zaraz go tu zmierzymy. No. Brawo ty. Na miarce. No prawie jak nie na zawodach, 36,5, ale koń. Daj jeszcze na miniaturkę go tak zrobimy. Pokaż go tak, o właśnie. Pokaż go bardziej pionowo go, o tak. Czekaj, może my spróbujemy podnieść lekko płetwy nawet, no spróbuj, co? No. O, takiego. Popatrz się tu. No. Jest, ale kozak będzie miał mini, ale będą. Ciekawić się ludzie. Piękna rybka. To jest na wierzchu, chodź, na wierzchu. Bardzo ładne ryby tu są, powiem ci. No na razie to są tylko konie, ale tak fajnie. No ale ładne. Ja myślałem, że to jest naprawdę leżysz. Ja takimi dużymi okoniami tęsknię, powiem ci szczerze, bo miałem nadzieję, że w tym roku na lodzie coś połowie takich okoni, ale no nie dało się, bo nie było lodu. Ty, one chyba w te kukurydze wchodzą tak mocno. Nie wypluł ci jakiego ziarna? Nie. Okej. Okay. Nie wiem, czy nikt będzie weganem? Już słyszałem o takich sytuacjach. Poszedł pięknie, elegancko. No to gratulacje, no już ten to był naprawdę koń. No, ale jeszcze nie leży. Nie wiem dlaczego, co się dzieje, czy to... Dalej jeszcze ta pogoda im nie pasuje, czy... Jako, że dzisiaj tłusty czwartek, to... Prawidłnie kupiłem pączki w Żabce i zjedliśmy po jednym, ja teraz swoją doleję. Pamiętajcie, tradycję trzeba po prostu kontynuować. Nie wiem, kiedyś zjadłem pączki w tłusty czwartek, to zjadłem 10. To powiem ci, już nie mogłem, nie? Taki byłem zasłodzony. Niemiłe wspomnienia z pączkami. Niemiłe? Czemu? No nie gadaj, że się kiedyś przejadłeś. Tak. O, chyba ten większy będzie, co? Okoń. Okoń? Patrz, trzeci. A masz dzisiaj hat-tricka w okoniach. Nie będzie 33, 34 będzie miał. 31, 32. To jak tamten, 37,5. Okay. Jeden rocznik ci bierze mniej więcej. No tamten jeden był, 36. Ten jeden większy, bo to samica była. Wiesz. Piękny. No, nie w tą stronę płynie. Co za głupek, no. O. Nie mam mówić na tym. Po prostu zanika granica. Nie? Jest? Jest. O. Kurde, Waldi. Może okoń, bo to kurde chyba taka łabiczka ci tam biegała, co? Ja ci mogę podebrać ci chociaż? Mogę? Ja już z metki zwinąłem, ja już nic dzisiaj nie złowię.
Nie chcę od ciebie holowania tej ryby, ale chociaż daj podebrać. Te walczyniaki. Tak? Może będzie leszek. Może będzie coś na miniaturkę, kurde. Nie ma takich krótkich też kąpnięcia, są, ale bardzo spokojne. Aha, czyli dostojny. Tak, tamten bardziej. Nie, tak, wszystko się nagrywa, tylko nie wstawaj, nie wstawaj, siedź. Bo a jest akurat tak skadrowane, że jak siedzisz, to cię widać. To chciałem. Tak, po co tu przyjechałeś? I ja między innymi. Leszek, a nie okuń. Oby. Trzymam kciuki. Oby tak. Trzymam kciuki. Waldi. Pokaż. Jest leszek! O, dawaj go! Dawaj go, Hama! Jest! Brawo ty! No. O, zobaczcie, jaki ciemny. Masz go. Masz go swojego dziada. Ładny, ładny. Ładny, piękny, elegancki. One jeszcze nie wiedzą, że ja zostaję. Wyłapa. No. No. Dobra, dobra, dobra. On w ogóle jakiś taki chyba. Szypon. Czekaj, no jest tu. Patrz, ma ryj jakiś deformowany. Ktoś go zerwał. Widać, że ma zerwany. Biedny. To jest właśnie to. Wargę. Pewnie jakiś karpiarz. Czekaj. Czekaj, nagramy to. Wiązło, jeszcze machaczek. Jeszcze machaczek? Tak, w tym miejscu. Stary? Tu, gdzie nie ma tego dziąsła. Stary? Nie, mój. Aha, swój. Aha, ma, rzeczywiście. Akurat są dolną wadkę. No, co jest? Przecież haczyk jest na wierzchu. No, ja ci go wyciągnę, daj. O, jest. O, jest. No. Czekaj. Jakieś... Popatrz na mnie. Świeże to jest, nie wiem. Pokaż. Jest. Piękny. Mierzymy go? A dobra tam. Pod 50, nie? Taki jakiś. Nie mam jeszcze takie kilo 800. Patrz, jeszcze na do widzenia mi się udało nagrać jednego. O. Jak nałapiesz więcej, to dorób zdjęć. No. To wiesz, to dokleimy do filmu. Zobaczymy. Pięknie, ty, ale ty widzisz, ty po prostu jesteś, wiesz czemu co to zrobiłeś i złowiłeś go? Bo ty masz, masz samo zaparcie i jesteś uparty. Żebyś nie mówił, nie ma tu leszczy. Nie, są, ładny lesz, fajny, żółciutki, widać. Taki. Na zakończenie. Tak. Tak, na to podsumowanie właśnie. Ryby to tylko dodatek, ale liczą się ludzie, pamiętajcie, dlatego jeżeli się podobało, to zachęcam do lajkowania, komentowania tego na Facebooku, tego filmu, no i do subskrypcji kanału. Także trzymajcie się, tylko czy sobie wetkasz, siema!